sali z powodu akta. Ale akta, chociaż jest rzeczą bardzo ważną, nie jest jedynym powodem naszej wizyty tutaj. Chcemy po prostu wyrazić swoją dezaprobatę dla kilku elementów naszego życia codziennego. Chcemy nawoływać przede wszystkim do tego, by zaczęto brać pod uwagę głos społeczeństwa, głos nas wszystkich, głos ludzi, o których zapomina się chwilkę po ogłoszeniu wyborów. Jesteśmy wkurwieni! 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 Punkta wiary przeciw akta! 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 Chcemy złożyć pod ten pręgierz polityków polskich. Pierwszym z nich będzie Pinokio polskich sfer politycznych. Donald Tusk! Donald Tusk! Donald Tusk! Donald Tusk! Donald Tusk! Donald Tusk! Pod pręgierz go! Donaldzie Tusku, nie masz... Donald! Podprędziesz go! Politycy do kostnicy! Politycy do kostnicy! Następnym, kolejnym politykiem polskim jest Nosferatu polskich finansów, czyli minister Rostowski, krwiopijca, który próbuje ostatnie pieniądze wyciągnąć z Polaków. Próbuję wprowadzić 67 lat pracy, abyśmy pracowali do 67 roku. Nie zgadzamy się na taką reformę. Reforma ta nie będzie konstruktywna. Będziemy tylko płacić i pracować. Chcemy reformy systemu ubezpieczeń społecznych pełnej. Nosferatu polskich finansów. Rostowski, co? Podpręgiesz go! Rostowski, co? Podpręgiesz go! Chciałem zapytać Tuska, dlaczego odmawia prawa do zdrowia? Dlaczego nie reformuje się gruntownie ZUS-u? Najbardziej złodziejskiej instytucji w kraju! Dlaczego rząd nie rozmawia z ludźmi? Popełniają ustawy, które skierowane są przeciwko ludziom. Ograbiają nas z pieniędzy. Akta to jest tylko wierzchołek. Wierzchołek czegoś więcej. Nikt z nami nie rozmawia. W zaciszu gabinetów robią sobie co chcą. Zebraliśmy się tu dzisiaj, żeby zaprotestować w szerszym aspekcie. To nie jest tylko akta. To jest kwestia wieku emerytalnego, który i tak nie uratuje ZUS-u. Tam pieniędzy nie ma. Donald Matole, skąd będziesz ściągał pornole? Donald Matole, skąd będziesz ściągał pornole? Nie dla akta! 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 To, że w tym momencie wypowiadamy te słowa, używamy takich epitetów, może nie podobać się turystom językowym. To jest jednak język ulicy, to jest coś, co wyraża nasz stan ducha na tą chwilę. Może to jest dobre na manifestację, na tą chwilę, żebyśmy zostali zauważeni, żeby ten głos nie zniknął, żeby nie było to wołanie na puszczy. Ładnie wyglądają i dają znać, że my także